Proszę Państwa, usłyszymy, co tam się dzieje w Senacie. Profesor Włodzimierz Bernacki, senator Prawa i Sprawiedliwości, będzie naszym sprawozdawcą tu porankowym. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam Pana, witam Państwa. Piękny dzień, upał wreszcie zelżał, około 10 stopni, przynajmniej jak jechałem do pracy, więc można normalnie myśleć. Zastanawiam się, co myślą ci, którzy czytają poranną prasę, poranne media. Proszę bardzo, na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie zatrzymano dziś 3 osoby, którym zostaną podstawione zarzuty wręczania Sławomirowi N. w czasie, gdy był on szefem gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska oraz ministrem transportu i budownictwa, łapówek na łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych. Gorąca wiadomość i gorący komentarz poprosimy do tej sprawy. No nie jest to chyba zaskoczeniem, że w sprawie Sławomira N. pojawiają się zupełnie nowe wątki. Ja przypomnę, że obok tych bardzo ciężkich zarzutów związanych z jego aktywnością na terenie Ukrainy, działalnością przy budowie dróg i autostrad, no teraz pojawiają się wątki polityczne. Tak, trzeba powiedzieć, wątki polityczne, ponieważ no, postawiono tutaj zarzuty de facto i de jure korupcji politycznej, ponieważ on jako szef gabinetu politycznego, Sławomir N., no, wpływał na obsadę stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Przynajmniej takie są zarzuty w tym względzie prokuratury. Ja czekam, zresztą podobnie jak inni politycy, na to, na inne informacje w tym zakresie. No bo kolejna prominentna osoba Platformy Obywatelskiej okazuje się być osobą mocno zaangażowaną w kwestię korupcji. A co do tej osoby, jego szef Donald Tusk nie miał żadnych wątpliwości. No tak. Co do uczciwości, Donald Tusk nie miał wątpliwości. Sławomir N. traktowany był i był właściwie jego wychowankiem. Wprost mówiono, że to uczeń i to wzorowy uczeń Donalda Tuska. No widzimy, że rzeczywiście co do uczciwości Sławomira N. nie można mieć wątpliwości na tym etapie postępowania prokuratorskiego. Pytanie, jak to zaważy na Donaldzie Tusku? No w końcu jest to jego najbliższy współpracownik. No Donald Tusk przebywa w zupełnie innej przestrzeni, przebywa w zupełnie innym świecie. Przypomnę, Donald Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Jest człowiekiem, który otrzymał zupełnie niezłą synekurę na swojej emeryturze politycznej i odcina się tak naprawdę od wszystkich takich swoich dawnych przyjaciół, jak w tym względzie również Sławomira N. Udaje, że właściwie nie miał zbyt wielkiego związku z tymi ludźmi. No to jest, krótko mówiąc, człowiek, który cierpi w dużym stopniu na amnezję. Przypomnę, że szef gabinetu to jest człowiek, który rzeczywiście miał niesamowite możliwości. Sławomir N. to człowiek związany zarówno z premierem Donaldem Tuskiem, ale Sławomir N. to również człowiek, który miał i współpracował bezpośrednio z prezydentem Komorowskim, nie oddając notabene legitymacji partyjnej. To jakoś wtedy nikomu nie przeszkadzało. Natomiast no, dzisiaj złożenie legitymacji partyjnej Prawa i Sprawiedliwości no, jest traktowane jako tylko jakaś taka dziwna manifestacja. Jeszcze raz, Sławomir N. wreszcie otrzymuje to, na co zasłużył swoją długoletnią pracą na rzecz swojego ego, na rzecz swoich interesów prywatnych. Zdaniem pana senatora pojawią się pytania pod adresem Donalda Tuska na temat jego wiedzy i świadomości tego, co robił Sławomir Nowak pod jego bokiem. Czy on jako szef, no, człowiek, który stoi na czele rządu, człowiek, który ma do tego służby różnego rodzaju, mógł nie wiedzieć o tego typu działalności? No wydaje się, że my jako ludzie związani z prawą stroną sceny politycznej doskonale zdajemy sobie sprawę z tej odpowiedzialności Donalda Tuska i dla nas jest to oczywistość, czy jak powiedział klasyk, oczywista oczywistość. Natomiast no, media lewicowe i środowiska liberalno-lewicowe będą szły drogą Józefa P.
czy Stanisława G., czy Krzysztofa K. i będą wskazywać na to, że oto mamy do czynienia ze spiskiem politycznej prokuratury, politycznego, upolitycznionego, zniewolonego sądownictwa przeciwko bojownikom o wolność i demokrację. A więc znów Polska podzieli się na dwie części. Z jednej strony ludzi, tych, którzy będą traktowali sprawność prokuratury jako coś istotnego i ważnego w dochodzeniu prawdy, bez względu na osoby, które mają stawiane zarzuty i bez względu na to, jakie funkcje pełniły, a z drugiej strony liberalno-lewicowa, która będzie traktowała to jako tylko polityczną aktywność prokuratury. Jest pan senatorem, czy senatorowie Platformy Obywatelskiej, która tam razem z PSL-em jest większością senacką, również podchodzą do tej sprawy lekko, mówiąc, że to są polityczne zarzuty? Znaczy, mamy do czynienia z takim dwoim myśleniem, jak u George'a Orwella, a więc z jednej strony w kuluarach, kiedy rozmawiamy z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, to wszyscy oni mają świadomość tego, że Sławomir N. wpędza ich w bardzo poważne kłopoty i uważają, że Sławomir N. rzeczywiście uczynił wszystko, żeby skompromitować i siebie, i formację polityczną, w której funkcjonował. Natomiast kiedy idą do mediów, kiedy rozmawiają z dziennikarzami, wtedy rzeczywiście przyjmują drugą narrację, oddalają się od prawdy, mówiąc właśnie o politycznych działaniach prokuratury. To teraz zostańmy przy Senacie. Trafiła tam piątka dla zwierząt i wszystko wskazuje na to, że będzie procedowana przynajmniej ten ustawowy miesiąc. Dlaczego? Wydawałoby się, że tutaj akurat w interesie Senatu byłoby szybkie przeprocedowanie tej ustawy. No właśnie, tutaj mamy znów dwoistość, bo z jednej strony mamy Senat Rzeczypospolitej i to jest 100 senatorów, natomiast no, z drugiej strony mamy większość senacką, to jest ta większość, która zawiera w sobie różne nurty polityczne, ale dominuje tam Platforma Obywatelska. I wszystko to, co służy budowaniu napięcia i może służyć do, wedle Platformy Obywatelskiej, do wzrostu tego napięcia w obrębie Zjednoczonej Prawicy, to służy Platformie Obywatelskiej. Oczywiście nie służy Polsce, nie służy Senatowi, ale służy Platformie. Zatem ten temat i ta ustawa o ochronie zwierząt, która wzbudziła tyle kontrowersji w obozie Zjednoczonej Prawicy, teraz będzie ciągniona właśnie w Senacie maksymalną liczbę dni, czyli dni 30, aby również poprzez media, poprzez dyskusje, poprzez debaty wzniecać zamieszanie. Ja przypomnę, że, znaczy powiem tutaj o tym, że to dzisiaj miało być w porządku dziennym, miała być debata dotycząca ustawy o ochronie zwierząt, ale prezydium Senatu podejmie dzisiaj prawdopodobnie decyzję o tym, żeby ta ustawa była dyskutowana dopiero, praktycznie rzecz biorąc, za tydzień, a więc w okolicach 9 października, a niektórzy twierdzą, że jeszcze później, a więc maksymalnie rozciągniony w czasie wątek ochrony zwierząt. Jeszcze raz powtarzam, po to, aby wzniecić zamieszanie. No, niestety Koalicja Obywatelska tutaj bardzo mocno pomyliła się w tych swoich rachubach, zwłaszcza tutaj marszałek Grodzki, bowiem w obrębie Zjednoczonej Koalicji doszło w materii ochrony zwierząt do porozumienia, do zawarcia kompromisu. I to, co miało wzbudzać takie emocje, no tak naprawdę tych emocji wzbudzać na pewno nie będzie, zwłaszcza w obozie Zjednoczonej Prawicy. Być może pojawią się bardzo daleko idące, radykalne poprawki ze strony lewicy czy ze strony trzech panów Polskiego Stronnictwa Ludowego. No więc zobaczymy, czekamy na te informacje, które no prawdopodobnie, jeszcze raz powtórzę, spowodują, że dzisiaj ta ustawa nie będzie procedowana w Senacie.
Czekamy również na decyzję prezydenta. Prezydent powiedział, że dopiero kiedy dostanie tą ustawę, to będzie podejmował w tej sprawie decyzję, aczkolwiek już konsultował się ze środowiskami rolniczymi, producentów rolnych, drobiu, wołowiny, tak by no, dowiedzieć się i wyrobić sobie pogląd. Czy możemy zdradzić szczegóły porozumienia dotyczącego tej ustawy? Znaczy, tu wiem, że rzeczywiście kancelaria pana prezydenta i sam pan prezydent w ostatnim czasie przebywał poza Polską, ale jednocześnie pamiętamy, że tuż przed wyjazdem do Rzymu, przed wyjazdem do Watykanu, przed audiencją właśnie u papieża Franciszka miał kontakty z rolnikami, bo były to dożynki prezydenckie, ale też na co dzień te kontakty są bardzo bliskie pana prezydenta z rolnikami, z przedstawicielami polskiej wsi. W związku z tym no rzeczywiście jesteśmy akurat politykami tego samego obozu i zdajemy sobie sprawę, że wiele wątpliwości, które pojawia się przy okazji tej ustawy, wiele tych wątpliwości powinno być rozsupłanych, wyjaśnionych i usuniętych tak naprawdę przed tym momentem, kiedy ta ustawa zostanie podpisana, a tym samym stanie się wkrótce po tym podpisie obowiązującym prawem. Na pewno ciekawym owocem tych dyskusji jest spojrzenie również w mediach na rolnictwo jako na całość. Znaczy, że te wszystkie elementy, produkcja roślinna, utylizacja, produkcja zwierząt się spinają i najbardziej dochodowym jest oczywiście produkcja zwierząt, ale te wszystkie inne elementy muszą w tym łańcuchu działać i współpracować. Kolejna sprawa, o którą chciałem pana zapytać. Otóż Unia Europejska zaproponowała wczoraj, że mechanizm, który Komisja Europejska będzie oceniała, czy dany kraj narusza praworządność i pod wpływem tych decyzji będzie mogła zawiesić wypłaty funduszy europejskich. To dotyczy oczywiście tego funduszu odbudowy po koronawirusie, ale też wszystkich innych funduszy. Premier Morawiecki odpowiedział na to, że nie ma zgody, by móc nam grozić palcem, by ciągnąć procedury chociażby w sprawie artykułu 7, by naciągać prawo i mówić, że czegoś tam nie spełniamy. Czy rzeczywiście mamy szansę tutaj obronić się przed tymi zakusami, które no gdzieś tam w końcu kończą się na ograniczeniu funduszy europejskich? No przede wszystkim na ten problem należy spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to taka oto, że wszyscy będąc obywatelami Rzeczypospolitej, a Rzeczypospolita będąc członkiem Unii Europejskiej, wszyscy my jako obywatele Rzeczypospolitej uczestniczymy w tej wielkiej składce na rzecz budżetu Unii Europejskiej, a więc tym samym wprowadzamy do budżetu Unii Europejskiej wcale niemałe środki finansowe. To po pierwsze. Po drugie, jako że też mamy świadomość tego, że duża część dochodu wypracowanego tutaj na terenach Rzeczypospolitej jest transferowana do tych najsilniejszych takich państw członkowskich jak Niemcy, a Niemcy część tych środków odprowadzają znów do budżetu Unii Europejskiej, to tym samym można by uznać za wielki skandal sytuację taką oto, że my odprowadzając czy dając złotówki do budżetu Unii Europejskiej mamy, czy możemy mieć z tego tytułu problemy z odzyskaniem w części chociażby tych pieniędzy. Więc to jest prosta relacja. Proszę sobie pomyśleć o tym, gdyby któraś z części Polski była pozbawiona wsparcia ze strony instytucji i państwa tylko dlatego, że nam się ta część Polski jako władzy obecnie
nie podoba. No, no przecież byłby to wielki, wielki skandal. Nie podoba ze względów no, czysto politycznych, czyli no, moglibyśmy pomyśleć o Gdańsku czy innych miejscach i odcinać czy obcinać dotacje na rzecz, czy subwencje na rzecz tych właśnie części, czy tych właśnie samorządów, gdzie władzę sprawują nasi przeciwnicy polityczni. Oczywiście jest, nie jest to możliwe. I wreszcie druga kwestia, druga perspektywa, która jest istotna i ważna w tym względzie, przecież mamy świadomość tego, że nie tak dawno ustalono, że procedury dotyczące tak zwanej praworządności muszą być dopracowane i dopóki ten mechanizm nie zostanie stworzony, dopracowany, opierający się też to istotne i ważne na traktatach, a więc przede wszystkim na traktacie lizbońskim, ale i na wcześniejszych dokumentach, aktach prawnych. Jeśli nie będzie konkretów formalno-prawnych, to mówienie o karaniu kogokolwiek jest totalnym, zupełnym bezsensem albo też tylko taką blagą polityczną. Zobaczymy więc, jak to się rozwinie. Profesor Włodzimierz Bernacki, senator Prawa i Sprawiedliwości, był naszym porannym gościem. Życzymy miłego dnia. Dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejną rozmowę. Pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Już za kilka minut na naszej antenie.